Tak, jak było zapowiedziane, będziemy dzisiaj słuchać na temat drugiego przykazania. Ja bym naprawdę komuś pogratulował, gdyby z pamięci wyrecytował drugie przykazanie, ponieważ jak się przekonamy dzisiaj, nie jest ono takie krótkie, jak nam się wydaje. Ma ono obszerną treść, bardzo doniosłą treść, bardzo ważną i istotną dla naszego życia z Bogiem. To przykazanie jest dla wierzących. Dla wierzących. Myślę, że o tym, o tym, się, o, o tym się zdążymy przekonać, słuchając się w treść całego tego wykładu. Będziemy mówić o przykazaniach. Zresztą mówimy już od, od dwóch przynajmniej wykładów. Ja już nawet nie pamiętam, kiedy był ostatni wykład, ale był, wierzę, że pamiętacie wy. Tak jak jest tutaj na tym pierwszym slajdzie dziesięcioro przykazań. Pamiętam, za pierwszym razem udowadnialiśmy na podstawie Bożego Słowa, że właśnie tych przykazań było dziesięć. I tak w istocie jest. Druga Księga Mojżeszowa, 34, rozdział 28, wiersz mówi wyraźnie i spisał na tablicach słowa przymierza. Ile ich było? Dziesięcioro słów. Dziesięcioro słów. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego tematu, a więc do drugiego przykazania. Nasuwała mi się pewna refleksja jeszcze wcześniej, kiedy myślałem o Bożym Prawie. I w istocie zgadza się to z tym, o czym mówił Szymon, mając nadzieję, że dzisiaj doświadczymy Bożej miłości. Ponieważ kiedy rozmyślałem o prawie Bożym, o tym, że to Bóg jest autorem prawa i On sam postanowił, że pośle swojego Syna Jezusa Chrystusa tu na ziemię, autor prawa. Ten, który z nikim nie współpracował przy opracowywaniu Bożego prawa, swojego prawa, posyła swojego Syna, i ten mówi, że On przyszedł wypełnić prawo, ale także ten, który przyszedł wypełnić prawo, przyszedł odebrać karę za niewypełnianie tego prawa. Pomyślmy przez chwilkę nad tą wspaniałością, nad tym, nad tym cudem, który stał się w osobie Bożego Syna. Ten, który opracował prawo, i który oczekiwał spełnienia tego prawa, przyszedł wypełnić to prawo, ale także przyjąć karę za niewypełnianie tego prawa. Najwyższą karę karę śmierci. I jak orientujemy się, zginął na krzyżu, boże słowo mówi, On stał się przekleństwem. Przyjął przekleństwo. Przeklęty ten, który zawisnął na drzewie. A więc on przyjął karę za niewykonywanie tego prawa, za niewypełnianie prawa. To jest niesamowite. W tym objawiła się Boża miłość. Ten Bóg, Bóg Ojciec, posyła swojego Syna w geście miłości do człowieka, aby przyszedł i uratował nas od kary za niewypełnianie prawa, od kary, od kary śmierci. To nie jest człowiek, Bóg, który oczekuje od kogoś czegoś, czego sam nie spełnia. Bóg nie jest jak człowiek, mówi Boże Słowo, aby nie dochował obietnicy. Bóg nie jest jak człowiek. Ileż to razy musiałem pokutować przed Bogiem, Boże, nie dochowałem tego, co wypowiedziałem przed Tobą. Nie dochowałem tego, na co zobowiązały się moje usta. Ale Ty, Boże, nie jesteś jak człowiek, aby nie dochować obietnicy. I tak jak Bóg obiecał, i tak jak oczekiwał, przyszedł. I wypełnił słowo, wypełnił to, czego oczekiwał od nas, od człowieka. A więc to mnie tak fascynowało przez, przez w jakimś okresie czasu, kiedy, kiedy rozmyślałem na temat Bożego prawa, On przyszedł wypełnić to prawo i zabrać, przyjąć karę za niewykonywanie tego prawa. Aby przejść płynnie do tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, muszę jestem zmuszony przypomnieć nam kilka faktów, kilka tre, kilkoro treści, jakieś treści, które, którymi dzieliliśmy się wcześniej na temat przykazań, przykazań Bożych. A więc o czym mówiliśmy na poprzednich dwóch, przynajmniej dwóch wykładach? Tak, to były dwa wykłady. Mówiliśmy o tym, że Boże Prawo jest wieczne. Że Boże prawo jest wieczne. Gdyby ono nie było wieczne, gdyby nie miało tej cechy wieczności, daremnym by było to zwiastowanie i ten wykład. Naprawdę nie mielibyśmy już o czym mówić, ale Boże Słowo mówi wyraźnie. Boże Słowo, Boże prawo trwa wiecznie. Nawet Pan Jezus powiedział, że lepiej i łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć niż. Choćby jednej jocie, choćby jednej kresce z Bożego Prawa. A więc niebo i Ziemia przeminą, mówił Pan Jezus, ale prawo moje nie przeminie, słowo moje nie, nie przeminie. I tak na podparcie jeszcze tej tezy, otwórzmy sobie Psalm 119, 89 wiersz do 96. Ten autor tego psalmu miał naprawdę kunszt. Literacki, ponieważ cały psalm w języku hebrajskim jest niezwykle niezwykle ciekawie napisany. On, on jakby rozpoczyna się od kolejnych wersetów, przynajmniej w, jakimś tam, w jakichś odstępach czasu rozpoczyna się od poszczególnych liter alfabetu. Przez cały alfabet jakby płynie ten psalm. I tak czytamy od 89 wiersza. Panie! Słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. Ugruntowałeś ziemię i stoi. Według praw Twoich istnieje dotąd, bo wszystko służy Tobie. Gdyby zakon Twój nie był rozkoszą moją, zginąłbym w niedoli. Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu. Twoim jestem, wybaw mnie, bo szukam przykazań Twoich. Bezbożni czyhają na mnie, aby mnie zgubić, ale ja rozważam świadectwa Twoje. Widziałem koniec wszelkiej rzeczy, lecz przykazanie Twoje trwa najdłużej. Niezwykły psalm, praktycznie cały ten psalm 119. Tak obszerny, tak długi, a jednak e, cały czas, cały czas autor jakby, jakby porusza się. W tematyce Bożego prawa przykazań słowa, jak on rozmiłował się w prawie, jak On rozmiłował się w przykazaniach, jak On szuka przykazań, jak On szuka ich spełnienia w swoim życiu. A więc mówimy o wiecznym prawie. To, co, to o czym mówiliśmy na pierwszym wykładzie, aby, aby nadać sensu tym wykładom, aby nadać sensu tym, tym, temu czasowi, który mamy teraz, Boże przykazania, one są niepoddane czynnikowi czasu. Na nie nie działa czas. Człowiek rodzi się, człowiek umiera, a Boże Prawo trwa, Boże Słowo trwa. Także żadne myśli i, teologie, żadne myśli i teorie świata nie są w stanie zagrozić Bożemu Prawu. Ono będzie trwać, dopóki ziemia i niebo trwa, dopóki widzimy je za oknem. Boże słowo trwa. Boże słowo trwa. To nie jest tak jak prawo ludzkie. Ono nie jest jak prawo ludzkie. W każdym kraju inaczej. W każdym, w każdym stanie, nawet Nowym Jork, w, 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 stanie, w stanie. W Stanach Zjednoczonych, chciałem powiedzieć. Nie wiem, czemu od razu Nowy Jork mi się na, na usta, na usta cisnął. Może pastor tam jest, i dlatego teraz już nie na pewno. Ale może był. W każdym razie, w każdym stanie nawet Ameryki Północnej yy, obowiązują nieco inne prawa. Niektóre się powielają, niektóre są takie same, ale niektóre są inne. A więc jeżeli mówimy o prawie Bożym, ono nie jest zależne od kraju, od narodowości, od miejsca, od czasu, ono jest niezależne. Ono trwa niezmienne, takie samo, całe, takie same cały czas. Ponieważ skonstruował je wieczny Bóg, gdyby Boże prawo zmieniło się choćby, choćby o tą jotę, o której mówił Pan Jezus, mielibyśmy poważny argument, aby poddać wątpliwość słowo, które mówi, że Bóg jest niezmienny. Mielibyśmy poważny argument, a jednak nie możemy tego zrobić, ponieważ tak jak Bóg jest niezmienny tak i jego słowo on to dobrze ktoś kiedyś określił. On robi to, co mówi i mówi to, co robi. Nie jest jak człowiek. A więc mówimy o wiecznym prawie, prawie Bożym. I także na następnym wykładzie mówiliśmy o pierwszym przykazaniu. Nie wiem, może zadam to samo pytanie: czy jest ktoś w stanie dzisiaj wyrecytować to pierwsze przykazanie? Jak ono, brzmi, jak ono brzmiało? W pełnej treści, nie w skróconej, w pełnej treści. Czy pamiętacie, jak ono brzmiało, choćby z poprzedniego wykładu? Jeśli nie, brzmi ono tak: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Każde słowo tego przykazania ma głębokie znaczenie i jest ważne. Nie możemy sobie skrócić tego przykazania. Nie możemy zawęzić go w swoim znaczeniu. Naszym zadaniem jest. Nakarmić się całym słowem. Nie, 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 nie możemy być wybiórczy, ale nakarmić się całym słowem, zrozumieć Jego treść. I mówiliśmy o tym, że po pierwsze, to przekazanie nam mówi wyraźnie, mamy pamiętać o Bogu. Ja jest Pan Bóg Twój. Jam jest Pan Bóg Twój. Mówiliśmy wyraźnie, że. To przykazanie wskazuje nam na to, że, że mamy wiedzieć, kto jest naszym Panem i pamiętać o Nim. Także mówi to przekazanie o tym, że Bóg jest tym, który wyprowadził Cię z ziemi egipskiej. To On wyprowadził Cię z domu niewoli. Tak jak mówiliśmy poprzednim razem, to nie my spakowaliśmy wszystkie nasze graty, wszystkie nasze śmieci i powiedzieliśmy swojemu staremu życiowi do widzenia. To nie my y, powiedzieliśmy swojej starej naturze, do widzenia, już cię nie chcę. Pan Jezus wyraził to bardzo, ja, ba, bardzo jasno: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście żyli i abyście owoc wydawali, abyście trwały owoc wy, wydawali. Więc to Bóg cię wyprowadził z domu niewoli, to Bóg wyprowadził cię, tak jak ta, tak jak ta nierządnica, która leżała w krwi y, z księgi Ezechiela. Ta nierządnica, która w swojej grzechach, w, swoim, w swojej starej naturze tam leżała, y, omijana przez wszystkich ludzi, sponiewierana, nikt na nią nie patrzył, a jednak Bóg przechodząc obok, wyciągnął do niej dłoń, podniósł ją, oczyścił ją, założył szaty królewskie, założył, y, założył pierścienie, ozdobę. Czyż to nie jest nasze życie? Ileż to razy y, ja. Przypominałem sobie tą właśnie historię, będąc jednocześnie wdzięcznym Bogu. Tak, panie, to tyś mnie wyprowadził. Ja leżałem w kałuży, ja leżałem w swoich grzechach, a jednak ty przyszedłeś na spotkanie, wyciągnąłeś mnie z tego bagna. Nie zawdzięczam tego sobie, że dzisiaj jestem wierzącym. Absolutnie. Gdybym tak szedł dalej swoim torem, nigdy bym pewnie Boga nie spotkał, gdyby on nie dał mi się spotkać. Także Bóg jest tym, który nas wyprowadził z domu niewoli. Po trzecie, to przekazanie mówi o tym, że jesteś wolny, jesteś wyprowadzony z domu niewoli. Nie wracaj do niewoli, z której tak, 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 przez tak drogocenną ofiarę zostałeś wyprowadzony. Nie wracaj tam, aby zmarnować tą ofiarę, tą, tą drogocenną krew, która była zapłatą za Twoje życie. A więc jesteś wolny. I tak na zakończenie tego wstępu otwórzmy sobie przypowieści Salomona, 30 rozdział, 8 i dziewiąty wiersz. To ta, ta, ta treść, ta modlitwa, ponieważ to jest modlitwa, jest tak wymowna. Ponieważ autor tej treści wie, że może się zdarzyć, że zapomni o Bogu, mogą być takie sytuacje, że znieważy imię, imię swojego Boga. Przez co może to uczynić? Mówiliśmy poprzednim razem, że dostatek potrafi być przekleństwem. I oto modli się o dwie rzeczy. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. I ta druga rzecz. Nienawiedź mnie ubóstwem. Po pierwsze. Ani nie obdarz bogactwem, ani nie zbytnio bogatym, ani nie ubogim. Dlaczego? Ponieważ te dwie rzeczy mogą mieć kolosalny wpływ na jego życie i postawę wobec Boga. Po pierwsze, mówi: Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. Nie chcę więcej. Nie chcę, żeby chleb osuszał się. Ponieważ mam go za dużo. Nie chcę wyrzucać jedzenia, ponieważ mam tego za dużo niż, jest moja, niż, mam to, niż, mam, niż yy, wymaga tego moja potrzeba. Więc nie chcę mieć więcej, mówi autor tej treści, niż to, co jest mi potrzebne. Dlaczego? Abym, będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie rzekł: Któż jest Pan? Moje to ręce zbudowały ten wielki Babilon, mówi Nabuchodonozor. A więc ten cały dostatek, ten splendor, majestat, ta wyniosłość spowodowały, że poczytał sobie to jako swój, swój, swoją pracę. Tak też może stać się w naszym życiu. Mówiliśmy o tym ostatnim razem, kiedy mamy naprawdę wszystkiego pod dostatkiem, nigdzie żadnej potrzeby nie ma, choć jest to błogosławieństwem. Tak jak, tak jak wspominaliśmy. Ale może stać się także i przekleństwem, kiedy nagle spolegamy na dostatku zamiast na zaopatrzycielu. Nagle spolegamy na zaopatrzeniu zamiast na zaopatrzycielu. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Tak jak Paul Washer mówił, że kiedy był w Peru, kiedy tam prowadził ewangelizację. Sam w mieście pełnym niebezpieczeństw, mieszkając w namiocie, kąpiąc się w rzece, mówił, że kiedy Pan Jezus Cię nie nakarmi, będziesz chodził głodny. Kiedy nie napoi Cię, umrzesz z pragnienia. Kiedy Cię nie zabezpieczy, zabiją Cię ludzie. Mówi: tak, tak, tak łatwo było żyć tam dla Pana, ponieważ On, On wszystko zaopatrzał. Miałeś potrzebę. Oczywiście czułeś te potrzeby, czułeś te braki, ale Pan przychodził. To jest wspaniała sytuacja, kiedy są potrzeby, ale Bóg się nie spóźnia i zaopatrza. Ciężką sytuacją jest, kiedy tych potrzeb nie ma. Kiedy nie mamy takich wewnętrznych potrzeb, to nawet nie wołamy do Boga. I to jest właśnie ta sytuacja. Któż jest Pan, mówi autor tego, tego, tej treści w przypowieściach Salomona, ponieważ nie Salomon to mówi. Któż jest Pan, abym czasem nie powiedział, któż to jest Pan? Przecież to ja mam wszystkiego, czego, czego moja dusza zapragła. Albo z drugiej strony, abym z nędzy i z tego właśnie ubóstwa nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. A więc ze skrajności w skrajność, albo z nadmiernego dostatku. Yy, Sprzeciwił się Bogu albo z powodu ubóstwa zaczął kraść, oszukiwać, kombinować, ponieważ trzeba żyć. I w ten sposób znieważył imię Boga. A więc mamy y, takie, taką oto przestrogę, tak, takie oto słowo: daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. Abym będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan? Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ powiedzieliśmy sobie ostatnio, że właśnie w taki sposób Izrael zgrzeszył, łamiąc pierwsze przykazanie, wchodząc do ziemi obiecanej. Pamiętacie tą treść? Pamiętacie dokładnie, jak to brzmiało? Pan Bóg mówi, że kiedy osiedliliście się w ziemi, kiedy wasze winnice zaczęły obrastać, kiedy zaczęliście mieć wszystko, pod, wszystkiego pod dostatkiem, odwróciliście się ode mnie, zapomnieliście o mnie, że to ja Pan wyprowadziłem was. Z domu niewoli, z Egiptu. Właśnie w taki sposób złamali to pierwsze przykazanie. Zapomnieli o swoim Bogu, zapomnieli, że autorem ich życia, autorem ich wyjścia i wejścia zarazem był Bóg, a nie oni sami. Zaczęli bardziej polegać na sobie. Dobrze mówi prorok Jeremiasz: Błogosławiony mąż, który polega na Bogu, ale przeklęty ten, który ze swojej mądrości i ciała robi oparcie. Biblijna przestroga, o tym też powiedzieliśmy ostatnio, i tym chciałbym rozpocząć to drugie przykazanie, które jest właściwie przed nami, y, aby, aby dobrze, aby pokazać całą treść, i tak jak mówiłem, nie, nie urywać, nie usuwać z Bożego Słowa ani tej Joty, ani, ani kreski, o której właśnie mówi. Pan Jezus w tym fragmencie w Ewangelii Mateusza 5, rozdziale 18 i 19 wersecie. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu. Aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych, i nauczałby tak ludzi najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Ciekawy jest ten fragment, ponieważ jest, jest tu jakby dwojaka przestroga, szczególnie dla nauczycieli, dla usługujących słowem, dla dla tych, którzy nauczają. Absolutnie. Pan Jezus nie pozwala rozwiązać choćby jednego małego przekazania. Nie wolno rozwiązać, a więc unieważnić choćby jedno przykazanie. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus przyszedł na jakąś rozmowę, może nie, nie taką spokojną, jak zwykle prowadził z ludźmi, z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie? Powiedział tak: Tak to unieważniliście Boże przekazanie. W jaki sposób? Ponieważ. Ponieważ to przykazanie, które mówi czci ojca i matkę swoją, wy unieważniliście w ten sposób, że y, ponieważ, ponieważ y, to przykazanie miało także taką treść, y, należy opiekować się rodzicami. Do śmierci, do, do ich zgaśnięcia, należy opiekować się swoimi rodzicami. I w taki sposób to funkcjonowało, kiedy rodzice już. Y, Posunęli się w latach, dzieci przygarniały, te, przygarniały rodziców i ro, dzieci się opiekowały rodzicami. W taki sposób to funkcjonowało. Nie trzeba było płacić ZUS-ów, nie trzeba było czekać, z, czekać może z głupią wiarą i nadzieją, że kiedyś będzie ta emerytura, szczególnie naszego pokolenia. Naszego pokolenia to dotyczy. W każdym razie, faryzeusze i uczeni w piśmie. Z, In, przeinaczyli to przykazanie, wymyślili inny sposób. Że to, co należy się rodzicom, możesz przynieść i złożyć jako dar na świątynię. I w ten sposób to przykazanie wypełnisz. A rodzic niech umiera z głodu, prawda? Jakaż to jest tragedia, kiedy człowiek zaczyna przeinaczać Boże prawo. Ono jest doskonałe, ono jest, ono jest pewne. Prawdziwe, i ono ma w sobie wszystko, czego potrzebujemy. Jeśli my chcemy go przeinaczać, na pewno wyjdzie to nam na złe. A więc w taki sposób, w taki sposób oni rozwiązali to przykazanie. Jakaż obłuda! Pod przykrywką świętości, pod przykrywką obrzędów, religii, można kogoś, można kogoś odsunąć, można z człowiekiem sponiewierać. Religia bez miłości. Inaczej powiem, w ogóle wiara bez miłości to jest coś, co nie powinno funkcjonować. Miłość to jest to, co jest największe, prawda? A więc Pan Jezus mówi: Nie wolno rozwiązać choćby jednego małego przykazania. Nie wolno tego robić. Ale z drugiej strony, ktokolwiek by czynił i nauczał to jest wyzwanie czynić to, co się mówi robić to, to czego się naucza. To jest wyzwanie. Wtedy ten będzie wielkim w Królestwie Niebios. A więc mamy biblijną przestrogę. I z tą przestrogą wejdźmy, wejdźmy już w nasze drugie przykazanie. A więc, aha, chciałem powiedzieć o jocie i kresce. Zapomniałem o tym. Właśnie, co to jest ta jota i kreska? Ani jedna jota, ani jedna kreska. Pan Jezus to bardzo, myślę, że to, co powiedział, było bardzo ważne. Litera j, jut w hebrajskim. To przede wszystkim najmniejsza litera alfabetu. Najmniejsza litera alfabetu. i myślę, że Pan Jezus specjalnie to powiedział, że choćby ta najmniejsza literka jest, nie może być unieważniona, nie może być odsunięta. Najmniejsza litera alfabetu, chociaż jest najmniejsza zaczyna największe słowa Biblii, Yeshua Izrael, Jachwe. Chociaż, chociaż jest najmniejszą literą, rozpoczyna te największe słowa w całej Biblii. Ale także mówi Pan Jezus o kresce. Inny przykład mówi o drobince. Doszukałem się też takiego, tak, takiego tłumaczenia, że jest to część litery, a więc najmniejsza część literki nawet nie może być usunięta. Y Alfabet hebrajski składa się, y, litery niektóre składają się z jakichś tam części, kreska, jakiś łuk. I gdyby, y, gdyby na przykład w tym słowie, to jest słowo y, Jezus Chrystus po hebrajsku. Jeszucha Nocri, Jezus Chrystus. I gdyby tą kreseczkę, tam jak na czerwono zaznaczyłem, ta litera składa się z dwóch kresek. Jedna jest taka, takim łukiem, a druga jest ta, taką prostą kreską. Gdyby tą kreseczkę usunąć, już by było inne słowo. Już by to było inne słowo. A więc nie można nawet najmniejszej kreseczki usunąć z Bożego Słowa. A więc ani litera, ani kreska, ani odrobinka, ani część litery nie może być unieważniona z całego Bożego prawa. Boże Słowo jest natchnionym słowem, natchnionym przez Boga słowem. Myślę, że błędem by było, gdybyśmy zechcieli po Bogu poprawiać. Boże, Ty się pomyliłeś. To nie powinno być tak, ale powinno być tak. Nie wiem, kto by miał na tyle odwagi, żeby coś takiego uczynić. Człowiek jest omylny, Bóg jest nieomylny. A więc zostawmy Boże Słowo takim, jakim jest. Uczmy się Go takim, jakim ono jest. Wiem, że wiele, wiele błędów popełniamy w życiu nie dlatego, że za mało interpretujemy Biblię, ale najwięcej błędów w naszym życiu popełniamy dlatego. I że za mało traktujemy dosłownie Boże Słowo. To są najczęstsze błędy naszego życia. I jeśli się możecie zgodzić z tym, co powiedziałem, kiwnicie głową. Dziękuję. Drugie przekazanie. Druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział od trzeciego do 6 wiersza. To, to już drugie przykazanie w całym Dekalogu powiedzieliśmy sobie na wstępie. Było pierwsze przykazanie: ja jest, Pan Bóg Twój, który cię wyprowadził z Egiptu z domu niewoli. A oto przed nami drugie przykazanie. I przeczytajmy sobie całą treść zgodnie z tą przestrogą. Nie odejmiemy ani Joty, ani kreseczki z tego prawa, ale przeczytamy Go całym. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg, jest, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. To jest pełna treść drugiego przykazania. To jest coś więcej niż tylko nie będziesz miał innych bogów przede mną. Prawda? To jest coś więcej. Nawet ta treść nie będziesz miał innych bogów przede mną, nie jest prawidłowa z tym, co to przykazanie mówi. Ale zaraz do tego dojdziemy. To przykazanie jak gdyby składa się z trzech ważnych informacji, które będziemy chcieli omówić. I znowu będę musiał rozłożyć cały ten wykład, może kilka wykładów na trzy części. Po pierwsze, nie będziesz miał innych bogów obok mnie i o tym będziemy chcieli powiedzieć. To jest ta ważna informacja, która jest zawarta w tym przekazaniu. Po drugie, nie będziesz wykonywał rzeźbionych podobizn. Podobizn stworzenia. O tym dokładnie mówi ten, ten, y, to przykazanie. A więc żadne stworzenie y, nie może być wyrzeźbione. Po trzecie, nie będziesz się kłaniał posągom, tym rzeźbom, które wcześniej stworzyłeś. Nie będziesz im służył itd. Tak I po czwarte, tego nie zawarłem, ale Bóg mówi o tym, że jest Bogiem zazdrosnym. Zazdrosnym. Tam jest mowa o tym, że karze, ale także i udziela łaski i błogosławieństwa. Więc mamy jakby trzy części tego, tego przykazania. One są bardzo istotne. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to drugie, chociaż nie dzisiaj będę go omawiał, ale póki pamiętam tą myśl, która rodzi mi się w sercu teraz. Pomyślmy o tym, że, że będzie kiedyś postawiony posąg spustoszenia, jak mówi, jak mówi Boże Słowo, kiedyś tam w świątyni stanie posąg. On będzie tak bardzo realny, tak bardzo rzeczywisty, y, aż do takiego stopnia, że ten fałszywy prorok, ta trójca, która będzie wówczas działa, pamiętacie z wykładów pastora, będzie antychryst, będzie prorok fałszywy i nad nimi wszystkimi będzie działał szatan. Ale wówczas prorok stanie przed tym posągiem, jak mówi Biblia, powie ożyj i ten posąg ożyje. Jak niebezpiecznym jest, jak niebezpiecznym jest wykonywanie posągów. Być może nie przykładamy do tego wagi, ale w taki sposób właśnie yy, będzie zwiedzi, zwiedziona ludzkość w dniach ostatnich przez ożywiony posąg, który będzie, będzie żywy. Nie umiem sobie tego jakoś wyobrazić teraz, ale skoro Biblia tak mówi, to tak będzie. To tak będzie. To tak jak Biblia mówiła. I mówi, że Izrael przeszedł przez Morze Czerwone, że Morze się rozpostarło, utorowało drogę. I oczywiście, o tym się nie mówi, ale chrześcijański archeolog znalazł to przejście: mnóstwo rydwanów zatopionych, jakieś narzędzia egipskie, zbroje i tak dalej. O tym się nie mówi. Czy słyszeliście o tym kiedyś w wiadomościach? Dalej się szuka tego miejsca. Media dalej pod, podtrzymują. Podtrzymują taką tezę, że Biblia może nie jest prawdą, ponieważ to nigdy nie zostało odkryte, ale gdzieś tam wierzący archeolodzy, ci, którzy chodzą za Panem, odnajdują takie miejsca i o tym się nie mówi. Wiele jest takich rzeczy. Tak samo, tak samo i w tym przypadku. Biblia, skoro tak mówi, tak będzie. Będzie taka sytuacja, że wykonana ręcznie rzeźba jakiegoś stworzenia ożyje. Ożyje i będzie zwodzić ludzi. A więc na to chciałem zwrócić uwagę, niemniej jednak będziemy omawiać tą pierwszą część. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I z tym Pan Bóg walczył przez całą wędrówkę Izraela po pustyni. Nam często wydaje się, to jest prawda, że Pan Bóg przede wszystkim walczył z ich narzekaniem. Oczywiście walczył z ich narzekaniem podczas wędrówki po pustyni, ale ja dopatruję się przede wszystkim w dziech apostolskich, w siódmym rozdziale, 39 do 43 wiersza, w tym świadectwie Szczepana, w tych, w tych relacjach Szczepana, z tego co on pojmuje z wędrowki, wędrówki Izraela po pustyni, dopatruje się tam w walki właśnie z... z z wielobóstwem w ich sercach. Otwórzmy sobie, dzieje apostolskie, siódmy rozdział 39 do 43 W ogóle postać szczepana bardzo mnie ujmuje ja jestem przekonany, że Żydzi czytając Boże Słowo, wiedzą o wiele więcej niż my. Dlaczego, dlaczego tak uważam? Kiedyś z tego miejsca zwiastowałem na temat powołania, na temat, na temat powołania. I tam posłużyłem się fragmentem właśnie na temat Mojżesza, ale wypowiedzianym przez Szczepana. I Szczepan zawarł tam taką, taką oto treść, że Mojżesz, zabijając Egipcjanina, sądził, że bracia izraelscy rozpoznają, że właśnie on przyszedł przynieść wybawienie dla Izraela. Ale w drugiej księdze Mojżeszowej nic, z tego, nic takiego nie wyczytamy. Wyczytamy dopiero, kiedy pod krzakiem gorejącym Pan Bóg powołuje Mojżesza. Okazuje się, że Szczepan, Szczepan nas informuje, że Mojżesz już miał plan dawno wybawienia Izraela. To tylko Szczepan wie i tylko z jego relacji o tym mogli, możemy dowiedzieć się. I tak samo i w tym przypadku. Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni. Komu? Mojżeszowi. Odepchnęli go i sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi, mówiąc do Aarona: I uważnie słuchajmy teraz, uczyń nam bogów, ów bogów, liczba mnoga, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. I zrobili w owych dniach cielca, i złożyli bałwanowi ofiarę, i radowali się dziełami rąk swoich. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w Księdze Proroków. Czym nie składaliście ofiary i dary przez 40 lat na pustyni domu Izraela? I posłuchajcie wyraźnie, co oni robili na tej pustyni? Tego nie wyczytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej. Tak nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Być może Izrael, chodząc po pustyni, chodząc po pustyni, ja jestem przekonany, że oni jeszcze mieli politeizm w swoich umysłach, a więc wielobóstwo zaczerpnięte rodem z Egiptu. Ponieważ tam żyli długi czas, naoglądali się tych, tych świątyń, naoglądali się tych obrzędów, w pewnym sensie przesiąknęli całą tą scenerią, całą tą atmosferą. Chcieli mieć bogów. Nie chcieli mieć jednego Boga, chcieli mieć bogów. Mieli problem z Politeizmem, a więc z wielobóstwem, z wiarą wielu bogów. Mieli z tym problem. Więc Pan Bóg, i osobiście to tak wyczytuje, że Bóg wielokrotnie podczas wędrówki Izraela walczył, szlifował ich też i dlatego właśnie z, z tego właśnie względu, ponieważ chciał wprowadzić w ich serca wiarę w jednego Boga, którym właśnie On był. Wiarę w jednego Boga. I to mówi, i o tym mówi to przykazanie. Nie będziesz miał bogów innych obok mnie, obok mnie. A więc ja nie chcę widzieć takiej sytuacji, że oprócz mnie czcicie jeszcze kogoś. O tym mówi drugie przykazanie. Nawet nie mówi o ateizmie i nie wierzę w ogóle w Boga, ale o, o tym, że nie wolno mieć wielu Bogów. Nie wolno mieć wielu Bogów naraz. O tym mówi drugie przykazanie. O tym, kto jest Bogiem prawdziwym, mówiło pierwsze przykazanie. Ale yy, wiecie, to także można interpretować. No, jest Bóg i On jest tym Bogiem największym na przykład, ale można mieć pobocznych Bogów. Nie? Dlatego Pan Bóg dał drugie przykazanie. Nie będziesz miał żadnych pobocznych Bogów. Nie będziesz miał żadnych mniejszych ani większych. W ogóle nie będziesz miał żadnych innych Bogów obok mnie. Ja jeden jestem Bogiem, tak? W taki sposób jakby Bóg chciał zaakcentować tą myśl. Jestem jeden. Ja jestem twoim Bogiem, który cię wyprowadził. A więc nie będziesz miał innych bogów. Oni chcieli mieć wielu bogów. Jeden to za mało. Ja nie wiem czy to dostrzegacie w dzisiejszym świecie, ale ta myśl że dalej się próbuje wciskać do kościoła, przecież yy, ta plejada świętych, każdy od y, każdej rzeczy: od rzeczy zgubionych, od, od samochodu, od, y, od górników, od strażaków, od internetu, do każdego możesz wołać i modlić się, każdy ci pomoże. Czy Bóg nie jest w stanie nam we wszystkim pomóc? Czy Bóg nie ma mocy nad wszystkim? Bóg jest jeden, do niego powinniśmy się modlić. Tak, Bóg jest zazdrosny, kiedy ludzie modlą się do kogoś innego, a nie do niego. A więc Bóg chce przez ten fragment, przez to, przez to przykazanie uświadomić nas, nie będziesz miał bogów obok, nie będziesz miał bożków obok, nie będziesz miał żadnych, żadnych innych żadnych innych bóstw, do których będziesz wołał i modlił się. Bóg nie chce mieć rywali. i Myślę, że wędrówka po, po pustyni. To była Boża walka z sercami, z sercami Izraelitów z jego rywalami w sercach tych, tego, tegoż ludu. Więc Pan Bóg chciał wyplenić tych rywali swoich, oczywiście w cudzysłowie rywali, ponieważ to nie są prawdziwi Bogowie, ale rywale w sercach rywale w sercach ludu. Druga Księga Mojżeszowa, ten sam fragment, ten sam fragment. Ale z księgi Mojżeszowej, ponieważ chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Z drugiej księgi Mojżesza, 32, rozdział 3-6. I pozdejmował cały lud, ponieważ lud przyszedł do Arona: Aronie, Aronie, uczyń nam bogów. Uczyń nam bogów. Tak jak powiedziałem, oni chcieli zdecydowanie i jasno stwierdzili, oni nie chcą mieć Boga. Nie, nie, nie czyń nam Boga, uczyń nam Bogów. Bogów. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Arona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w, w formie z gliny posąg cielca. Popatrzcie, jeden posąg, cielca. Ale co powiedział Aaron? Myślę, że Aaron w tym momencie popełnił największy błąd swojego życia. Największy błąd swojego życia, będąc pod presją ludu. Będąc pod presją ludu, być może nie miał takiego. Takiej, takiego przekonania, takiej, takiej wiary być może nie miał jak Mojżesz, takiego zdecydowania. Ale y, ja myślę, że Aaron y, to była taka dwójka, która miała być nierozerwalna. Aaron i Mojżesz. Mojżesz nie umiał mówić, Aaron umiał mówić, ale Aaron nie umiał przewodzić, ale Mojżesz umiał przewodzić. To była taka dwójka, która miała być razem. I ta rozłąka, ta rozłąka i brak tego oparcia w postaci zdecydowanego Mojżesza, Wpłynęła na to, że Aaron wypowiedział najgorsze słowa, jakie jakiemu kiedykolwiek powiedzieć, Izraelu, to są twoi bogowie, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto pana. I wstawszy na zajutrz wcześniej rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. I usiadł lud, aby jeść i pić, potem wstali, aby się bawić. Życie w nieprawdzie zawsze, y, zawsze jakby odblokowuje hamulce porządliwości. Oni oddali się nieprawdzie i wykonując obrzędy, a więc zaspokajając tą duchową potrzebę, przeszli do absolutnie cielesnych porządliwości. Nawet zwierzęcych... Y, y, Tradycje żydowskie powiadają, że, że to nie była zwykła zabawa, to były orgie seksualne w tym momencie, te zabawy. Ponieważ nieprawda, życie w nieprawdzie zawsze powoduje odblokowanie hamulców. Człowiek, który żyje w prawdzie, jest, jest napełniany przez boja, bojaźnią i ma te hamulce. Mniejsze lub większe, popełniamy błędy. Ale kiedy odwracamy się od prawdy, zaczynamy żyć w nieprawdzie, te hamulce puszczają. Te hamulce puszczają. Dlatego, dlatego wiele ludzi, wiele zborów i wiele kościołów na ziemi yy, czyni oto takie rzeczy, że powstaje zbór dla homoseksualistów. Dlaczego? Ponieważ te hamulce popuściły. Odwrócili się od prawdy, założyli zbór dla homoseksualistów. I oni chwalą pana, oni śpiewają pieśni, oni głoszą słowo, ale to jest zbór dla homoseksualistów. Przecież to jest niezgodne z prawdą. Gdzieś te hamulce popuściły. Tak samo i zbory, w których zakazalnicy, aby dodać jakiejś atrakcyjności, posługują się kaznodziei wulgaryzmami. Albo w społeczności, w których można odprawiać dyskoteki, od razu przy tym można się wyspowiadać. Także naprawdę, życie w nieprawdzie powoduje odblokowanie wszelkiego rodzaju hamulców. I wychodzą z rządze cielesnej nawet, nawet te, te rzeczy, które są tak bardzo przypisane zwierzętom. Tak jak współżycie seksualne niezgodne z naturą i przyrodzeniem. A więc być może właśnie tego doświadczał Izrael, bawiąc się w wielkim cudzysłowie, bawiąc się w tym czasie, oddając cześć bogom, których Aaron nazwał, że to są bogowie Izraela, którzy wyprowadzili, wyprowadzili lud. Jakże Bóg musiał być w tym momencie zazdrosny! Jakże Bóg musiał być w tym momencie zazdrosny! On tak bardzo się wysilił, tak bardzo wiele energii, jeśli to tak można nazwać, włożył w to, aby wyprowadzić ten lud, i oto oni jakiegoś cielaka postawili i kłaniają się mu, całopalne ofiary mu składają. To mi ta chwała miała płynąć, tak jakby chciał Bóg powiedzieć, jakże Bóg musiał być rozpalony w sercu z powodu tego gniewu. A więc Izrael grzeszył bawiąc się, bawiąc się, ponieważ odwrócili się od prawdy. W ten sposób przestąpili przykazanie, ponieważ to przykazanie w dwojaki sposób zostało złamane. Aaron powiedział: To są bogowie, którzy cię wyprowadzili. To są bogowie, którzy cię wyprowadzili. Złamali pierwsze przykazanie, bo Bóg powiedział: Ja cię wyprowadziłem. Widzicie tą zależność? Pan Bóg powiedział: Ja, jam jest Pan Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A Aaron mówi Izraelu: To są bogowie, którzy cię wyprowadzili z Egiptu. A więc złamali pierwsze przykazanie. Ale kiedy popada się w grzech, to często idzie to łańcuchowo. Idzie się dalej, idzie się dalej. Ponieważ Aaron powiedział coś więcej: To są bogowie Twoi. A więc postawił jakieś bóstwa. Postawił jakieś bóstwa na równo z Bogiem. Być może oni czcili i mieli w pamięci tego Boga, który mówił przez Mojżesza, ale postawili sobie obok jakichś innych Bogów. Dlaczego o tym mówię? Tak, złamali przykazanie, bo to był moment, kiedy Mojżesz jeszcze schodził z tablicami, ale kiedy, pamiętacie, w którym rozdziale usłyszał Izrael przykazania? Ponieważ ta rzecz się dzieje w 32. W którym rozdziale? W 20. Zanim Mojżesz został wprowadzony na górę, wszedł w obłok, Izrael już słyszał te przykazania. Dopiero później Mojżesz schodzi z góry z tablicami. Jak, jak pamiętamy, on roztrzaskał je z powodu tego gniewu, który miał w sercu. Po 40-dniowym poście, po 40-dniowym przebywaniu tam w obecności Bożej, słysząc te wszystkie prawa, mając już w sercu to, to misję, którą ma wykonać. Spotyka się z klęską, spotyka się z taką tragedią. A więc przestąpili przykazania, przestąpili dwa przykazania pierwsze przykazanie i drugie przykazanie. Przypomina mi się pewna historia historia człowieka o podzielonym sercu ponieważ o tym chciałbym mówić. Niełatwo jest mówić o tych przykazaniach, ciągle mówiąc o Izraelu. Ale myślę, że dzisiaj, to co dzisiaj robimy tutaj, to przede wszystkim przyszliśmy, aby się uczyć czegoś z Bożego Słowa. I te historie mają, ma, mają za zadanie nas czegoś nauczyć. Oto przychodzi w Ewangelii Mateusza, otwórzmy sobie, 6 y, y, rozdział 24 30, do 34. Nikt nie może dwom panom służyć, nie ma takiej możliwości. Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie, może Bogu, nie, nie możecie Bogu służyć i Mamonie, więc pieniądzom. Dlatego powiadam Wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani, ani, nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien. A ojciec wasz, niebie, was niebies, wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was troszcząc się może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym jak rosną. Nie pracują ani przędą. A Wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej Was, czyż nie o wiele więcej Was o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. To słowo jest całe w kontekście. Nie możemy powiedzieć, nie możemy tylko przeczytać tej treści. Z 24 wiersza, wiersza i zapomnieć o tej drugiej. Pan Jezus czyni aluzję do tego, co powiedział wcześniej. Nie możecie Bogu służyć, i Mamonie. I teraz, dlatego powiadam Wam, nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałem, mówię Wam, tak jakby chciało się dodać. Pan Jezus chciał zwrócić uwagę na ciało, które może być Bożkiem w naszym życiu. Ciało i nadmierne zatroskanie. To jest tak bardzo rozpoznawalne, i myślę, że wielu z nas, wielu z nas wie, kiedy za bardzo, za bardzo oddało się trosce, a mało, za mało zaufania do Boga. To jest taka sytuacja, kiedy ta troska staje się nadmierna. Kiedy Pan Jezus szedł i za nim szły tłumy. On w pewnym momencie rozgoryczony w sercu, taki rozdrażniony, być może, odwrócił się do ludu widząc te wielkie tłumy ludzi, którzy właśnie z powodu cielesnych, z powodów cielesnych być może szli za Nim. Jedni dlatego, ponieważ tak bardzo, bardzo dobry był chleb, który on dawał, i ryby, drudzy z powodów tego, aby zaspokoić tą chęć i fascynację cudów, Inni jeszcze z innych względów, jeszcze inni myśleli, że dorobią się, inni też myśleli o tym, że, będzie, że skonstruowane zostanie wojsko, które wyzwoli Izraela. I Pan, Pan Jezus odwrócił się i mówi, nikt nie może być uczniem moim, jeśli się nie zaprze samego siebie. To tak jakby, to tak jakby był początek dopiero uczniostwa. Nikt nie może stać się uczniem dopóki nie zaprze się siebie. Co to oznacza? Zaprzeć się siebie, nie zaprzeć się świata, nie zaprzeć się sąsiadów, ale siebie, swojej cielesności, swoich dążeń, swoich pragnień i ambicji, swoich myśli. Siebie. Nikt nie może być uczniem moim. Dlaczego? Ponieważ ta nasza natura zawsze nie będzie chciała zgadzać się z tym, co Pan Jezus będzie chciał mówić. Więc nikt nie może być uczniem, dopóki sam siebie nie powstrzyma, sam siebie się nie zaprze. To jest moment, w którym widzisz na stole dwa pączki, a jest was troje, i jesteś gotowy oddać to tym dwóm. A jesteś głodny, bo od trzech dni nie jadłeś. To sytuacja, w której potrafisz zrezygnować z czegoś na rzecz kogoś. Kiedyś, kiedyś pamiętam, poruszyła mnie ta treść Bożego Słowa, która mówi, mówiła o Panu Jezusie, który zrezygnował ze swojej chwały, nie myśląc o siebie, nie myśląc o sobie, przyszedł na świat, był, był oddany, był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. A poprzedza, ten fragment poprzedzała taka treść takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Jakie było w Chrystusie. Że nie myślał o sobie, ale przyszedł, aby, aby z siebie zrezygnować i dać siebie ludziom. Więc w taki sposób rozważam to, o czym mówię: zaprzeć się siebie, zaprzeć się siebie. Troska może stać się Bożkiem, własne ciało może stać się bożkiem. To czas, kiedy przed lustrem stoi się ponad godzinę, żeby ująć to w jakieś ramy czasowe. Nie, żartuję oczywiście, to jest bardzo charakterystyczne. I myślę, że wiemy, myślę, że wiemy wszyscy, o czym mówimy w tym momencie, prawda? Troska, ta, ta nadmierna troska o byt, może stać się Bożkiem. I dlatego przychodzi właśnie w takich okolicznościach, przychodzi. Przychodzi do Pana Jezusa pewien młodzieniec. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, 18 wiersz do 24. Przychodzi pewien młodzieniec. Przeczytajmy tą, to oto, tą oto treść Bożego Słowa. Tą historię młodzieńca, dostojnika, bogatego bardzo. I zapytał go pewien dostojnik. Z innej Ewangelii wiemy, że był to młodzieniec, Mógł to, być nawet, yy, mógł to być nawet marek, ale to jest przypuszczenie. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Był bardzo zainteresowany życiem wiecznym. Zdecydowanie chciał słuchać o Bożym Królestwie i zdecydowanie był zainteresowany czymś głębszym niż tylko to, co jest dookoła. Na przekór temu, co dzisiaj być może świat, yy, świat propaguje. On myślał o tym, co w górze. Już tam gdzieś zaglądał, co będzie w górze. Chcę wieczności. Myślę o wieczności. Wiem, że planowanie mojej wieczności jest czymś ważniejszym niż planowanie urlopu. Więc chcę coś wiedzieć. Rzekł do niego Jezus. Dlaczego zwierz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przekazania. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij niemu fałszywego świadectwa. Czci ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Zawsze zadaję to pytanie, czy dzisiaj Ty i ja jesteśmy w stanie wypowiedzieć takie słowa jak on. Tego przestrzegałem od młodości. To znaczy, że wcale nie był złym człowiekiem. Naprawdę był człowiekiem dobrym, skoro czcił ojca i matkę swoją, wkładał w to troskę, nie cudzołożył, nie kradł, nie zabił. Był człowiekiem naprawdę znającym przykazania. I uczęszczającym do świątyni, słuchającym słowa z uwagą, wiedział, co jest mówione i wiedział, że dotyczy to jego życia. I Pan Jezus też nie reaguje w ten sposób. Kłamiesz? Wcale nie. Wcale nie zanego, 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 zanegował tego, co powiedział młodzieniec. Musiało to być prawdą. Musiał faktycznie tego przestrzegać. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. I tu pojawił się problem. Człowiek chciał mieć Bożka. Ten człowiek chciał wierzyć w Boga, ale chciał zostawić sobie tam tego, tego swojego bożka, którym jest pieniądz, którym był w, niej, w jego życiu pieniądz. On chciał jakoś to ze sobą pogodzić. Chciał wierzyć w Boga, przykazania wypełniał, ale chciał sobie jeszcze zostawić te pieniądze. Ktoś kiedyś dobrze powiedział, jeśli... Yy, Widzisz, że w Twoim życiu coś jest nie tak. Wróć do miejsca, gdzie zostałeś ukrzyżowany, wróć do tej trumny, w której zostałeś w, w symboliczny sposób pochowany. Otwórz to wieko i zobacz, czy tam jest Twoja prawa ręka. Zobacz, czy tam jest jeszcze, są tam twoje oczy jeszcze. Zobacz, czy tam jest Twoja noga. Czy naprawdę całe Twoje ciało zostało ukrzyżowane z Chrystusem. W tym wypadku był pieniądz, nie zostało to ukrzyżowane. Był pieniądz. On chciał to pogodzić. Ale pierwsza księga Samuela, piąty rozdział, piąty rozdział, dwa do cztery, mówi o czymś bardzo istotnym: Że świeckości i Boga, że Bożki i Boga nie da się pogodzić ze sobą. Nie da się ze sobą pogodzić. Otwórzmy tą historię. Otwórzmy tą historię arki Przymierza. I bożka filistyńskiego Dagona. Pamiętacie historię na temat tego, jak filistyńczycy zabrali arkę przymierza, ponieważ byli przekonani, że spadnie na nich błogosławieństwo, spadnie na nich sukces z nieba, ale postawili tę tą arkę przymierza postawili przed posągiem Dagona. Piąty rozdział 2 do 4. Następnie zabrali filistyńczycy skrzynię bożą. Wnieśli ją do świątyni Dagona, więc swojego bóstwa, pogańskiego bóstwa, i ustawili ją obok Dagona. Chcieli pogodzić wiarę w swojego Boga, także z wiarą w Arkę Przymierza, więc świadectwem Bożej Obecności. A gdy następnego dnia rano, aż, do, aż Dotczycy weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed Skrzynią Pańską. Więc przewrócił się. Wzięli więc posąg Dagona i przywrócili go na jego miejsce. Może jeszcze raz spróbujemy, może coś się stało. Ale gdy następnego dnia wstali wcześniej rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu, i tylko tułów pozostał z niego. Nie da się pogodzić świata z Bogiem. Nie da się pogodzić grządzy cielesnych. Z Bogiem, to nie pójdzie w parze, bo wszystko co jest na świecie, mówi Jan. porządliwość oczu, pycha życia nie jest Boga, więc nie wejdzie do Królestwa Bożego. W taki sposób nie da się funkcjonować. Jeśli my dzisiaj chcemy iść w parze, jedną nogą z, trochę, jedną nogą z Bogiem, a drugą nogą w pornografii, w y, cielesności. W jakichś spełnieniach, porządliwości swoich, to nie pójdzie w parze. Prędzej czy później, mam nadzieję, że nie później, bo jeśli później, to już tylko na sądzie. Ale nie do, mam nadzieję, że, że dopiero tam nie dowiemy się, że źle robiliśmy, ale już tu za życia złamiemy tą, tą, tą sytuację w naszym życiu, a więc chodzenia jedną nogą za Bogiem, a drugą nogą, za światem. To jest tak, tak obrazowo, kiedy się idzie na bulwarze nad Wisłą, kiedy jest tak rozciągnięta ta linia, która, która oddziela pas dla rowerzystów i pas dla, dla pieszych. I tak, w wakacje trzeba jeździć tam slalomem, bo się inaczej nie da. W każdym razie, jeśli idziesz jedną nogą po pasie rowerzystów, a drugą nogą po pasie dla pieszych, nie trudno wypadek. Nie trudno o Y, jakąś kolizję. Y, nie idź jedną nogą za Bogiem, a drugą nogą za światem, bo łatwo o wypadek, łatwo o kolizję. I prędzej czy później przewrócimy się w takim układzie, a upadek nasz będzie wielki. Raczej odwróćmy się i tak, jak, tak jak, y, nie tak jak ten młodzieniec, który jednak myślał, żeby zachować te pieniądze, zasmucił się. Ale odwróćmy się od tego, co nas odciąga od Boga, a idźmy za Nim dwoma nogami, dwiema nogami. A więc Bóg i dagona, Bóg i świat to nie może, to nie może iść w parze. Istnieje jeszcze jedna historia, i to już na koniec powiem dziura w murze tak zatytułowałem tą, tą historię Ezechiela, księga Ezechiela, 8 rozdział 6 do 12. Dziura w murze. Oto wyobraźcie sobie sytuację, że w tej wzniosłej świątyni, w świątyni, której, o której jest mowa, że sam Bóg mieszka w tej świątyni, w świątyni, w której podczas poświęcenia jej kapłani nie mogli ustać na, na schodach, ponieważ Boża Obecność tak bardzo na nich działała, w tej świątyni była dziura w murze. Dziura w murze. Jak mówi, jak mówi Pan Bóg, otwór, otworzę sobie tylko to, to miejsce, ósmy rozdział 6 do 12. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy widzisz, co oni robią, te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni, ale ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. A więc Pan Bóg go wprowadza. Słuchaj, Ezechielu, zobaczysz wielką obrzydliwość teraz, coś, co bardzo mi się nie podoba, coś, co jest bardzo przykre i coś, co powoduje gniew w moim sercu. I zaprowadził mnie do bramy dziedzińca, a gdy spojrzałem, oto w ścianie była dziura. Zobaczyłem, że ściana nie jest kompletna, że jest dziura. I rzekł do mnie, synu człowieczy, przebij ścianę. A gdy przebiłem ścianę, oto było tam przejście. Uwaga, tajemne przejście w świątyni. Jakaś ukryta komora w świątyni, jakieś ukryte miejsce za zamkniętymi drzwiami, miejsce, do którego ma dostęp tylko niewielu. Wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ochydy i wszelkie bałwany domu izraelskiego. W świątyni Pana, w świątyni Boga była ukryta komora, ukryte przejście, ukryte pomieszczenie, w której Izraelici... Bo jak czytamy jedenasty wiersz, a siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego, z jezaniaszem, synem szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzi, kadzidlanego unosiła się w górę. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności? Każdy w swoim pokoju z obrazami. Mówią bowiem: Pan nas nie widzi. Pan opuścił kraj. Jakież to jest niebezpieczeństwo, kiedy dopuszczamy do siebie myśl: nikogo tu nie ma. Zamknij drzwi, nikogo tu nie ma. Nie widzi Twoja żona, nie widzą Twoje dzieci, nie widzą Twoi rodzice. To jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. I dobrze, ktoś kiedyś zasugerował, że komputer w domu powinien być w przedpokoju. Tam, gdzie jest największy ruch, tam starsi Izraelscy, więc Izrael, w świątyni Bożej, w tej świątyni, która poświęcona była Bogu, wykuli pomieszczenie, w którym za zamkniętymi drzwiami oddawali cześć jakimś bóstwom, jakimś plugawym, plugawym obrazom, ohydom, wszelkim Bożkom Izraela, jak mówi Bóg. Ale jak okazuje się, Bóg wszystko widzi. Nawet jeśli Twoje drzwi zamknięte są na siedem spustów, nawet jeśli Twój dom zamknięty jest, że nie wejdzie tam żadna mysz, Bóg już dawno tam jest, ponieważ on jest wszędzie. I on widzi dokładnie Twoje serce i moje serce. On widzi dokładnie, co robimy. Ta myśl o tym, że On wszystko widzi i wszystko o Tobie wie. Jest powinna być tak bardzo przenikająca nasze serce, że powinna wprowadzać bojaźnie. Abyśmy to drugie przykazanie, które mówi nie będziesz miał żadnych bogów. Obok mnie. Obok mnie. Nie będziesz miał bogów obok mnie. Nie będziesz czcił mnie i jeszcze coś po drodze. To najczęściej dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Y nie mówię to ze szczególnego objawienia, ale po prostu z życia. To najczęściej ma miejsce za zamkniętymi drzwiami, kiedy jest się sam na sam. A więc zważmy na to, co znajduje się u nas za zamkniętymi drzwiami. To ta właśnie dziura w murze, o której powiedziałem. Podsumowanie. Mówiliśmy o tym, że Boszkiem może być ciało. Może być ciało. Może być nasza troska, ale także Bożkiem może być porządliwość cielesna, porządliwość świata. Powiedzieliśmy o tym, że Bożkiem może być pieniądz. Ale na sam koniec, myślę, że to zdanie najbardziej i najbardziej powinno nas dotykać. Bóg wszystko widzi. Bóg wszystko widzi. On wie, jeśli są jacyś boszkowie w naszych sercach, On wie, że tam są. I On chce się z Nimi rozprawić. Tak, jak rozprawiał się z tymi Bożkami w drodze do Izraela na, na pustyni. Któż bardziej, jak właśnie, jak nie Bóg, chce rozprawić się z twoimi, z twoimi Bożkami w sercu, ponieważ on jest zazdrosny. On tak bardzo kocha Ciebie i mnie, że nie chce mieć żadnych rywali. Wspomniany już wcześniej, Paul Washer, ponieważ jego historia, misji, którą którą opowiadał, której słuchałem, bardzo mnie urzekła. Powiedział, że zdarzyła mu się pewnego razu najgorsza rzecz w życiu. W życiu. Będąc tam w Listrze, w Peru, w tym jednym z naj, najniebezpieczniejszych miejsc na ziemi, Bóg wezwał go z powrotem do Ameryki. Powiedział, że to było dla niego najgorsze, co mogło być. Tam, chociaż mieszkał w namiocie, chociaż kąpał się w rzece, chociaż ciągle głód, chociaż ciągle pragnienie... Wrócił do Ameryki, znowu zobaczył te wszystkie supermarkety, znowu zobaczył te wszystkie galerie handlowe. Mówi, że zachciało mu się od tego wymiotować. Tak trudno, powiedział, tak trudno żyć dla Boga w Ameryce. Ja powiem więcej, i w Polsce zaczyna się trudno żyć, w naszym kraju, ponieważ on jest tak bardzo zachodni, tak prozachodni, a tak łatwo mu było żyć tam. Myślę, że właśnie ci, pierwsi chrześcijanie, którzy chociaż stracili dom, chociaż groziła, groziły, im, groziły im prześladowania, ale oni uciekając z Jerozolimy pod wpływem prześladowań, oni w sercu mieli jedno: głosili po wioskach Ewangelię. Ponieważ nawet w tym prześladowaniu łatwo im było żyć dla Pana, ponieważ nic im więcej nie pozostało. Myślę, że. To przykazanie, które dzisiaj rozważaliśmy, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Stało się dla nas troszkę jaśniejsze. To nie jest sytuacja, w której my zastępujemy sobie Boga czymś innym. O tym nie mówi to przykazanie. Ono mówi o takim podziale serca pomiędzy, pomiędzy części, pomiędzy Boga, a także innych bożków. I tego Bóg nie chciał, patrząc na Izrael, który chce bożków. Który, który prowadzi namiot molocha, który prowadzi gwiazdę innego bożka, a z drugiej strony chcą manny z nieba, a z drugiej strony chcą być uzdrawieni przez Boga. On tego nie chciał. Chciał, aby Izrael zakochał się tylko w Bogu, tylko w Nim. Oni nie mogli zrozumieć, jak to jest, że jeden Bóg potrafi uzdrowić ciało, ale także i ten sam Bóg potrafi dać zaopatrzenie, które się nie niszczy, ubranie. Oni nie potrafili zrozumieć, jak jeden Bóg potrafi dać orzeźwiającą wodę w upalny dzień, ale także ogień, który ogrzewa w noc. Oni nie potrafili zrozumieć, że to jest jeden Bóg, który wszystko może. Daj Boże, abyśmy my w sercach mieli tą wiarę, że Bóg potrafi wszystko i nie szukali żadnego rodzaju ratunku w wróżkach, znachorach, innych bożkach, ale w jedynym Bogu. Panu i Zbawicielu. Amen. Amen.